Mameluce, jeden z największych krajów w Europie Universalis 4, ale jednak kraj, którym mało kto gra. W sumie nie wiem czemu. Jeżeli kraj wam przypadnie do gustu i będziecie chcieli zobaczyć dalsze 50 lat rozgrywki, zostawcie 1500 lajków i nagram wtedy drugi odcinek. Po pierwsze, mamy unikalną formę rządów mameluską, która jest całkiem niezła, a jej jedynym minusem to jest losowość władców. Na starcie rozgrywki mamy chyba trzeci inkom na świecie oraz jedną z największych armii, bo aż 45 tysięcy wojska możemy wystawić w polu. No dobra, idee Mameluka nie są jakieś takie, żebyśmy od razu dostali szału na ich widok. Skupiają się głównie na budowie potęgi handlowej oraz dają nam lekki bonus w postaci dodatkowej dyscypliny głównie do naszej armii. Mamy też możliwość utworzenia Arabii oraz Egiptu. Idee Mameluka oraz Egiptu są tożsame, Arabia ma inne, ale są o wiele gorsze od mameluckich. Pamiętajcie, że tworząc jakikolwiek inny kraj, tracicie formę rządów unikalną dla Mameluku. Bardzo łatwo jest też Mamelukiem stworzyć jeden z potężniejszych krajów do podboju świata, czyli Rum, który ma przepotężne idee. Wystarczy, że zdobędziemy prowincję z kulturą turecką, uczynimy ją naszą główną, zdobędziemy Konstantynopol i już easy Rum można utworzyć. Mameluk jest świetny również z tego powodu, że można nim grać na wiele sposobów. Można zagrać tall, można zagrać wide, można zagrać pod kolonizację, można zagrać pod budowanie handlu w regionie śródziemnomorskim. Wszystko to jest jak najbardziej dobre na Mameluku. A wraz z ostatnim patchem, Mameluk ma dostęp już na samym starcie do wielu przepotężnych monumentów. Miasto Jeruzalem, zwiększające siłę naszych misjonarzy, piramidy, tańsi doradcy, Petra, dodatkowe diplomatic reputation, kebab zwiększający Warscore versus Other Religion, jak i dość szybko dostać dostęp do mauzoleum albo do ateńskiego panteonu. I tak słusznie się domyślacie, Egipt jest jednym z tych krajów, na którym można zrobić przepotężny build na bardzo tanich doradców, przez co można posiadać piątkowych nawet na starcie rozgrywki. Ponieważ mamy tańszych doradców dzięki piramidom, dzięki formie rządów, minus 25% kolejne, oraz oczywiście możemy z przywilejów dobrać tańszych doradców. Ale my tu pitu, no dalej przejdźmy do rozgrywki na rywali, weźmy Osmana w pierwszej kolejności. Litwę, wiem, będzie zaraz Unia Polski nad Litwą, ale zawsze dostajemy Power Projection za Eclipse, bo Litwa przestaje być naszym rywalem, a zawsze da parę dodatkowych punktów, jest na propsie. Na trzeciego rywala proponowałbym Kuara Kunjulu, ale poczekajcie z jego wyborem, najlepiej tuż przed wojną z Osmanem, bo inaczej może wziąć z nim sojusz. Fokus na militarne. Będziemy mieli wojnę z Osmanem w pierwszych latach naszej rozgrywki i raczej tego nie unikniemy. Im szybciej rozwalimy Osmana, tym lepiej dla nas. Władcy mamy co prawda 2-2-3, ale on ma 72 lata, więc długo nie pożyje. Zazwyczaj ginie w przeciągu pierwszych kilku lat. Posiadamy praktycznie generyczne drzewko. Szkoda, że taki kraj jak Mamelucy nie ma jakiegoś fajnego, unikalnego drzewka, ale mamy za to fajne misje na Holy Cities. Musimy zdobyć Medinę na wasala, co jest dość łatwe do zrobienia. Wysyłam od razu Improve Relation. Kolejnego wasala będę chciał zrobić z Fezanu jak najszybciej oraz z Dhul Qadiru. Szkoły islamskie, które możemy brać, no to najlepiej byłoby mieć jakieś bonusy do szoka podczas wojny z Imperium Osmańskim albo agresywną ekspansję zmniejszoną. Development bym polecał, jeżeli decydujecie się do gry Tol, bo możecie dostać tutaj minus 10% do developmentu. Macie specjalną decyzję dostępną, że możecie jeszcze All Power Cost zmniejszyć o 5%. I Mamelukiem posiadamy jednak trochę tych farmlandsów w okolicy, jak i niezłych trade goodsów do devowania. W tym wypadku na przykład u Mameluka Local Goods Produce mamy modyfikator w całej delcie Nilu. Często jest polecany też atak Mamelukiem przez Bizancjum, że wypowiada się no Cassius Belli, zdobywa na wasala i wtedy na Reconquest Cassius Belli atakuje się Osmana. Możecie tak zrobić? Ja osobiście nie widzę w tym za bardzo sensu na starcie rozgrywki, wolę stoczyć zwykłą wojnę. Każę wam też trochę inne podejście niż zazwyczaj robię do estate'ów. Mameluk jest na tyle dużym krajem, że można sobie pozwolić na to. Na początku rozgrywki przydzielam po jednym punkcie, co powoduje, że praktycznie tracę wszystkie kraulancy. Następnie dewuję za 1%. Dobrą naszą prowincję którąś, na tą najtańszą. Poszło troszeczkę punktów dyplomatycznych. Następnie
sprzedaję za 850 golda resztkę mojej ziemi i następnie realnie odbieram ją estate'om. Finalnie rozdane przywileje prezentują się następująco, no, pokazuję na szybkości, ale każdy może sobie zapauzować. Galery z floty dzielimy na dwie grupy, jedną wysyłamy do Aleksandrii patrolowania przeciwko piratom, drugą do Aleppo, inaczej piraci z Rodos po prostu splądrują całe wasze wybrzeże. No a jako mameluk macie je dość spore, nie chcecie tego. Doktryna morska. Początkowo Galley Combat Ability albo Chance to Capture Enemy Ship. Ja jestem fanem natykiem galer, więc pójdę w to. Zresztą naszą flotę też rozbudowujemy o galery. Będziemy ich potrzebowali około 20 na pierwszą wojnę z Osmanem. Armię oczywiście w dół, forty w dół. Nie musimy ich utrzymywać na samym starcie rozgrywki przez parę lat. A, i jeszcze zapomniałem o tym, cofamy gwarancję z Cypru. Osobiście nie jestem fanem tego kraju, wolę go podbić za 5 lat. Tym bardziej, że widzę, że ma sojusz z Knightami, więc pozbędziemy się dwóch dość upierdliwych krajów. Jako, że jesteśmy Great Powerem, dość łatwo poprawić relacje, Influence Nation, wysłać gifta za 25 golda, sojusz, Royal Mariage i powinniście bardzo szybko dostać wymarzone kraje pod wasali. Dhul Qadr jest też o tyle ważny podczas wojny z Osmanem, że ma swoją stolicę w prowincji górskiej na rzece, więc tutaj bitwy będą zawsze na minus 2 dla Osmana. Wysłać jeszcze offer military access, gwarancję niepodległości i już mamy wymagane punkty. Cyk, pierwszy wasal nam wpada. No i niestety naszemu władcy się zmarł. Pamiętajcie, że możecie tutaj wykorzystać exploit podobny jak było na Zakonie Krzyżackim. Te wartości w momencie wyskoczenia tego okienka władców są zawsze takie same, ukryte pod każdym tym wyborem. Tak, i to jest niestety minus Mameluka. Możliwość wylosowania bardzo kiepskich władców. Mameluski government daje nam też możliwość wybrania jednej z trzech decyzji co jakiś czas i powtarzania tego za życia jednego władcy. Punkty nabijają się w zależności od statystyk tego władcy, im lepsze tym szybciej, a po jego śmierci punkty się zerują. Pierwsza decyzja zawsze daje nam 5% all power cost, druga daje nam pieniądze, trzecia manpower, przy czym ilość pieniędzy oraz manpowera jest zależna od ilości developmentu z kulturą naszego władcy w państwie. Im więcej kultury, tym więcej dostajemy tych wartości, pomnożonych jeszcze dodatkowo poprzez modyfikator ery. Obecnie mamy pierwszą erę, więc razy 1, w kolejnej erze reformacji byłoby to już razy 2. Trochę dziwne jest też to, że im więcej macie kultury z danego władcy, tym mniejszą ma legitymizację do władzy. Wpada Medina na drugiego wasala. Taki protip, nie klikajcie misji The Holy Cities od razu jak możecie, zaraz zobaczycie dlaczego. Jak już macie wolnego dyplomatę, wyślijcie do Osmana, żeby budował siatkę szpiegowską. Więcej galer, ale niedużo, jeszcze z 5 tylko. Kolejny wasal i kolejny. Ale na tą chwilę ostatni. W sumie powinniście mieć plus jednego wasala. Dzięki temu mamy force limit zwiększony do 50 tysięcy wojska. Raczej żadnego z nich nie będę chciał brać na marchię, wszystkich będę integrował za jakiś czas. Oprócz Mediny, tutaj klikamy misję. Za chwilę. Robię claima na Osmana, w sumie na tekę, żadnej innej prowincji nie możemy, chyba. Przed wojną jeszcze sprawdzą, czy mam jakichś fajnych generałów, ale niestety z tego co widzę, to nie za bardzo. Ach, więc rekrutuję te 18 tysięcy wojska w Damaszku. Trochę ponad limit, ale i tak stracimy, nieważne. Wasali koniecznie ustanawiam na supportive. Trochę tracimy, ale raczej odbijemy sobie po tej wojnie. Moją flotę ustawiam na cieśninie. Przy okazji widzę, gdzie wojsko ma Osman. No ale to powinniśmy coś zaraz zatopić, albo przynajmniej przyblokować flotę. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć przynajmniej tą jedną galerę wysłaną do patrolowania. I atakujemy. Zobaczcie, mamy niezłą przewagę liczebną. W pierwszej kolejności lecimy z siegem na sojusznika, żeby go wyjąć z tej wojny. No i czekamy, aż znajdą się gdzieś tutaj wojska osmańskie. Bierzemy też misję na limit armii, żeby dostać bonusy. I po wypowiedzeniu wojny klikamy misję The Holy Cities, który powoduje, że Medina zostanie zjedzona przez Hedżas. A że mamy wojnę, no to nie rozwiąże tego wojska, który dostał. Na czas tej wojny wysyłamy naszych dyplomatów, najlepiej obud poprawienia relacji z naszymi subjektami, żeby ich zjadać po tej wojnie. Flota wciąż blokuje flotę osmańską. A to ciekawe, że niby mogę ich wziąć na wasala? Ramazan?
No to teraz na przyspieszeniu zobaczmy przebieg wojny z Osmanem. Tak jak mówiłem, poczekałem, aż Osman się wbije w naszą fortecę naszego wasala i następnie go przepchnąłem poprzez dosyłanie wojska do naszej 20-tysięcznej armii. Kolejna sprawa to jest wysłanie naszej armii najemnej, do której przypiąłem wojska naszych wasali w celu oblegania Ankary. Tam ustawiłem, w międzyczasie stoczyłem niezbyt udaną bitwę, która mnie kosztowała sporo manpowera. Przez przypadek się totalnie wbiłem w tamtą prowincję. Następnie czekałem na upadek Ankary. Osman totalnie mnie ignorował, gdzieś tam leciał na terytoria wasali. Odpaliłem polityki na naszych fortach. Po upadku Ankary zszedłem z fortecy, przesunąłem moje wojska gdzieś dalej i czekałem, aż Osman wbije się na Ankarę, żeby zwalczyć znowu z nim na minusach dla niego. Niestety tutaj się nie da złapać w pułapkę, dlatego zdecydowałem się zdobyć kolejne jego fortece w Anatolii, a zobaczymy, może gdzieś Osman się we mnie wbije podczas tych walk. Wojska raczej nie rozdzielałem, trzymałem razem na wszelki wypadek. No i po przegranej bitwie Osman wycofuje się za Cieślinę, a my dzięki temu zajmiemy dosłownie całą Anatolię. W sumie wasale niech lecą okupować prowincję. O, a ten duży Hedżas, no to jak najbardziej nada się na forty. No i niestety głupi Feza mi blokuje Cieślinę, więc nie mogę załatwić Osmana jak zwykle. Musiałem przejść do Gallipolu i zaraz zobaczymy, czy uda mi się tu wygrać bitwę. Poślijmy po kolei nasze wojsko. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O, pierwsza bitwa wygrana, wyjebiście. Ale to i tak nic nie znaczy. Ostrzelmy fort, może go zdobędziemy. Rozpoczynam budowanie siatki szpiegowskiej na Bizancjum. Dosyłanie po prostu tych staków to jest najlepsza technika na początku do wygrywania walk z silniejszym jakościowo przeciwnikiem. Długo się bronili, a my topimy osmańską flotę. Krytyczny moment, czyli przebicie się na Bałkany już za nami i tutaj nadal szedłem raczej połączonymi stakami po kolei zdobywając prowincje osmańskie. Nie dzielimy wojska, bo lepiej jest wolniej zdobyć, potoczyć dłużej tą wojnę niż dopuścić do sytuacji, że duża armia osmańska wbije się w nasze mniejsze. Najlepsze jest to, że teraz piracą wybrzeże Osmana całe. Niestety ja go chcę zdobyć, no już trudno. Zwyczajowo bierzemy rozwinięcie pod manpower, zdobycie stolicy i to nam daje wygraną wojnę. Bierzemy cały ciąg nadmorskich prowincji, nie biorę fortec, je zdobędziemy w kolejnej wojnie i tak Anatolię odetniemy od Osmana, więc bez większego problemu będziemy w stanie zdobyć te forty. Zresztą i tak przypuszczam, że raczej go zalejemy w kolejnej wojnie. Ha! Idealnie! Wszystkie pożyczki spłacone. No to się udało. Uciekinierzy z Grenady. Jasne, czemu nie? Szykujemy trzech wasali do zjedzenia, tych najmniejszych. Nie musicie się spieszyć z Bizancją, zwłaszcza jak zobaczycie, że Osman kogoś innego zaatakował. Wybór rozwinięć z ery, tutaj tego jest sporo. Ale jak dla mnie to raczej agresywna ekspansja będzie wskazana. Zwłaszcza jeżeli planujecie tak jak ja grać white. Serio, Osman przegrywający z Trebizontem, tego jeszcze nie było. No i trzech na raz zjadamy. Na szczęście są dość mali. Odpaliłem sobie all power cost, zawsze 5% oszczędności. 25 army tradition. Biorę? No i zjadłem tych kilku wasali, więc czas ustanowić nowych. O Boże, Ramazan. Poprawmy relacje i zaraz wojna z Bizancjum. Cholera, myślałem, że Osman im gwarantuje i będę mógł resetować trusa, ale niestety nie. Jeżeli by wam trochę brakowało do możliwości wasalizacji, no to ja na przykład zauważyłem, że za Trasta też dostajemy. I to całkiem nieźle. 3-4 punkty, łącznie byśmy chyba byli w stanie nabić plus 10. A to jest naprawdę dużo. Witam nowego wasala i czas na Bizancjum. A to ciekawe, wypieli się na Bizancjum sojusznicy. Bizancjum leci do wasala, nawet nie musiałem całego zdobywać. Fajnie. Wreszcie też nadszedł ten czas wyboru idei, a o tych słów kilka, bo na Meluku jest naprawdę sporo dobrych wyborów. Pierwszy build i ten, w którego ja pójdę, no to wybranie Influence, Administrative, Humanistycznych oraz Ofensywnych idei. Pozwoli nam to szybko i sprawnie integrować naszych licznych wasali oraz później utrzymać multikulturowy kraj. Kolejny, którym bardzo lubię grać, to pewna wariacja buildu PvP, tylko że rozpoczynamy od idei innowacyjnych zamiast ekonomicznych. Dalej ilościowe, trzecie ekonomiczne, a czwarte to już co potrzebujecie. Kolonizacja i handel, no to wybór expansion z handlowymi ideami. Eksploracyjne raczej na Mameluku nie są potrzebne. Ja poleciałem builda pod wasali, jak zresztą widać dość często będę z tego korzystał. Szybko też atakuję Cypr, bo mogę, Knightów nie wzywam osobno. Tak czy siak będziemy w stanie ich podbić.
15% Liberty Desire i o wiele łatwiej utrzymać naszych podopiecznych w ryzach. Mocno się zastanawiam, co by było, jakbym zrobił z knightów naszych wasali. Czy plądrowaliby przybrzeżne wody, a jakbym dostawał z tego jakiś procent? No nic, może ktoś z was tak zrobił, dajcie znać w komentarzach, ja ich po prostu podbiłem normalnie. Pirus, no niestety to jest wojna z Wenecją, więc potrzebowałbym większej floty. Na razie się wstrzymam i skupię na budowie naszej gospodarki. Bardziej, że jeszcze mam dwa kredyty do spłacenia. Budowanie naszej gospodarki, a w zasadzie handlu, najlepiej rozpocząć od ulepszania Center of Trade albo stawiania budynków handlowych. A następnie oczywiście budynki produkcyjne, gdzie mówię, Delta to jest prawdziwy skarbiec. W sumie muszę przyznać, że mamelukiem mogłoby się dość ciekawie grać pod zmianę tej kultury na jakąś główną, jedną, którą byśmy się zdecydowali i zawsze brać władcę z tej kultury. Mogłoby być to nawet ciekawe. Nasze kolejne misje nas prowadzą dalej w kierunku Arabii, ale proszę was, nie zdobywajcie całej Arabii, jest to totalnie bez sensu. To są drogie prowincje z dużymi kosztami dewowania i z większości wypadków beznadziejnymi trade goodsami. To jest marnowanie punktów, podbijanie terytorium Arabii, jakkolwiek, ale dobrym pomysłem jest zdobycie na wasali których z tych krajów, jeżeli są pomniejszone, albo ich podbicie, tak, żeby już budować na starcie drogę do Indii. Ja mam trochę fuksa, mam hasę, którą mogę zwasalizować i odbić jej terytoria. Mam ten kraj, którego też mogę wykorzystać i odbić troszeczkę prowincji. Jest Korostan do przechwycenia od Tymura, no chyba, że Tymur się zaraz pomniejszy, no to wtedy Tymur będzie naprawdę wyjebistym wasalem w regionie. Liczę na to, że upadnie. Renesansu osobiście nie wprowadzam zazwyczaj, bo już nie ma to większego sensu, już go na przykład mam w którychś moich prowincjach, więc teraz go będę sobie rozszerzał. Kolonializm, jest 99% szans, że będę dewował Cypr, żeby go jak najszybciej u nas wprowadzić. O, renesans jest na Cyprze. No to tym bardziej, zobaczcie, nie ma sensu, żebym tutaj gdzieś to dewował. Wszystkie te prowincje są w tym momencie nawracane na renesans. Albo jest wprowadzany renesans w sumie. Jak można nawracać na renesans? Czas na kolejną wojnę z Osmanem. Ta raczej będzie już dużo łatwiejsza, mimo iż ma, o dziwo, Czechów na sojuszniku. Gdzie on to wojsko ukrywał? Byłem pewien, że wszystko ma na Bałkanach. No nie ukrywam, takie bitwy chyba nie świadczą dobrze o Osmanie. Jaki generał mi się trafił? 4 w Siege'u. Od Akunjulu biorę moje fortece, bo już mi się nie chce je zdobywać w kolejnych wojnach. Hishin Kaife wykorzystam do łamania trusa z Osmanem. A, bo ja mam przewagę militarną. Ha! Easy. O, husyckie Czechy. Czechy płacą nam podatek od udziału w wojnie. Odbijam co się da dla Bizancjum, biorę dwie kolejne fortece. I na tym kończymy. Bułgarii na razie mi nie zależy na jej terytoriach, więc olewam wypuszczenie wasala. Może w kolejnej wojnie. Możemy też już sobie pozwolić na zjadanie wasala, więc rozpoczynam. Może zabiorę sobie Krym od Osmana, skoro wpadł pod niego w kolejnej wojnie. Czemuż by nie? Lecimy z kolejnymi ideami administracyjnymi i w sumie wstrzymam się z kolejnymi podbojami, dopóki nie zrobię dwóch pierwszych rozwinięć. O, taki Vassal Swarm, proszę bardzo. Jeżeli idzie o handel, starajcie się tutaj go rozwinąć oczywiście ile się da, ale nie spodziewajcie się jakichś gigantycznych liczb w handlu aleksandryjskim, ponieważ zobaczcie ile stąd ucieka tego handlu, ile jest dróg wyjścia. I zresztą praktycznie każda nacja z Morza Śródziemnego ma tutaj swojego kupca lub będzie go miała w najbliższym czasie. Na ten moment jest ich aż tutaj 5, więc każdy będzie wykradał wam handel wraz z rozwojem zwłaszcza technologii dyplomatycznej. Lepiej jest się skupić na handlu konstantynopolskim. Tutaj wyjście jest tylko jedno, przez co zazwyczaj jest łatwiej kontrolować ten handel i też będę do tego dążył w mojej grze mamelukiem. Wiele też osób próbuje sfokusować się na szybkim podboju tych dwóch kopalni złota. Moim zdaniem to jest gra taka trochę niewarta świeczki. Po pierwsze, te tereny to jest inna religia, po drugie, tylko dwie kopalnie złota. Po trzecie, dużo, dużo buntów w tym regionie z różnic kulturowych, z różnic religijnych i tak dalej. Jeżeli już chcecie te kopalnie złota, no to raczej tylko wężyk po te dwie prowincje i jak najmniej prowincji w tym regionie podbijać na starcie. Prawdziwe bogactwa dostępne dla Egiptu są w Indiach. O, Tymur upadł. Ech, ale jeszcze jest za duży. No już zobaczcie, 51 golda income'u w 1482. Chyba mi nawet lepiej wyszło niż na Anglii, tak mi się zdaje.
wyjebiście. Kolejny atak na Tymura. Muszę obserwować sytuację. W momencie, kiedy Tymur będzie miał poniżej 100% warscora, leci No Cassius Belli na niego i go bierzemy na wasala. Tu się nie ma co zastanawiać. Pamiętajcie, że sunizm też ma możliwość palenia 2 punktów korupcji, co oznacza, że możemy prawie za darmo dostawać pieniążki co jakiś czas. Ale nie zawsze się to opłaca. Ja na przykład bardzo lubię te bonusy do tańszej technologii, do National Manpowera, do National Taxation, zwiększające nam różne czynniki. Więc zawsze jest się warto zastanowić, czy chcecie kasę i budować gospodarkę, czy jednak mieć tańszą technologię. Więc tuż przed wprowadzaniem technologii ja najczęściej dążę do tego, żeby mieć tutaj wskaźnik legalizmu jak najwyższy i dopiero przeprowadzam technologię. Zapomniałem o tym powiedzieć wcześniej. Liberty Desire Bizancjum wynosi 0, więc ja im zabiorę jedną prowincję, z której wypuszczę Bułgarię na ten moment. To już jest 64% i jeszcze tuż przed anektowaniem spalę ich prowincje, chociaż moglibyśmy dość sporo ich zmniejszyć. 64%, wszystko zmniejszam, ile będziemy mieli? Tak, z ciekawości, 78, czyli to daje nam 14%. Wojna o zresetowanie Trusa z Osmanem, whitepisujemy, nawracamy Konstantynopol i w sumie tylko Konstantynopol na jedyną słuszną wiarę sunnicką. O, po zintegrowaniu nie obniżył mi się poziom Hagi Sofii, po podbiciu na pewno spadał. Ciekawe. Coś czuję, że po tej wojnie Tymur będzie miał już mniej niż 100%, więc wypowiadam mu wojnę. Straciłem trochę stabilności, ale trudno. I jeszcze szybka wojna z Osmanem o terytoria bułgarskie. Idealnie z Tymurem. No to zaraz lecimy tutaj z dużą ilością wojen w okolicy, bo Kory ma... Niestety zaczynają znikać Tymura, więc trzeba to wykorzystać. W przypadku Tymura po wojnie możemy jak najbardziej zrobić z niego marchię. Wypychamy Osmana z Bałkan, no i reszta, no to będziemy zjadali Anatolię teraz bardzo szybko. No to lecimy po kolei. Problem jest to, że z tymi wszystkimi nacjami będę miał wojnę, co oznacza, że muszę im pozrywać sojusze, żeby kolejno się w niej wbijać następnym razem. Idee skończone, możemy odpalić politykę na anektowanie. I tak mamy wolnego slota. Po tej wojnie będziemy zjadali naszych wasali kolejnych. Już jaki duży Tymur. Po tej wojnie, a będzie jeszcze większy. Szkoda, że stracił Kory na Ajamie. Jako, że mamy już też naprawdę dobry income, możemy zacząć rozbudować nasze monumenty. W pierwszej kolejności nie leciałbym jednak piramid, tylko nasz monument w Petrze dający Diplomatic Reputation plus 2 oraz relacje plus 1, bo gramy w końcu po dwa sali, więc to nam się zawsze przyda i ten monument jest dla nas super też ważny. Dzięki temu. Następnie monument na zmianę Ateny, dający tańszych advisorów oraz jak najbardziej piramidy, dodatkowy minus 20% do advisorów. Super sprawa. Mauzoleum, może jakbyśmy mieli duże nadwyżki, bo 5% kosztów technologii i embracement to jest praktycznie nic wartego uwagi. Chociaż w sumie na sunitach jest to łącznie 20%, jakby nie patrzeć. Naszych wasali też jesteśmy w stanie po taniości zjadać. Zobaczcie, Fezant 50, na początku była setka, Hedżas 257, na początku było 450, Ramazan 202, tutaj było coś ponad 300, ale nie pamiętam dokładnie. Osobiście też zmieniałbym się na Rum, ale dopiero po podbiciu resztek Anatolii z kulturą osmańską, żeby potem jednak odpinać jak najmniej tych pozostałych kultur. Obecnie turecka jest 11%, a musimy mieć tutaj powyżej 50% i przenieść stolicę chyba do Konstantynopola, żeby nam się pojawiła opcja na utworzenie Rumu. No i odbijanie prowincji dla Tymura, który jest naszą marchią. To jest przepotężna marchia, zwłaszcza jeżeli będzie kontrolowała całą Persję. A kontrolowanie Persy, Basry, Aleppo, Aleksandrii i Konstantynopola to jest takie pieniądze, że w zasadzie nawet możemy sobie olać podbój Indii, chociaż i tak bym raczej leciał w Indię, jeżeli bym planował robić WCK, ale i tak to będą kokosy szły do Konstantynopola. Stolicę bym tutaj przeniósł zaraz po podbiciu tych dwóch prowincji domykających handel, żeby mieć tutaj bazowo w tym momencie powyżej 50%, po przeniesieniu będzie tutaj wtedy jakieś 70%.